Hej kochani, witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj Lew ma wolne, bo jest święto. Jest czwartek. I jest godzina, nie mam, która jest godzina. A, 10:30, to nie jest tak źle. I robię śniadanie. I na śniadanie jemy takosy. Bo Lew wczoraj nie, bo poszedł sam na mecz. I zostawił słonia. Pyszne takosy. Pyszne, naprawdę. Bardzo mi się podoba ta koncepcja jedzenia obiadu na śniadanie. Ale potem na obiad zresztą ci słoń zrobi. A nie takosy? No dwa razy dziennie takosy? Nie, mam inny pomysł. A widzisz, to jest takim, to jest jak chips. Ale potem jak to upieczesz i ten to przechodzi, to nie jest takie sztywne. No też nie jest tak jak zwykła tortilla. O nie, jeden się ukruszył. Ile zjesz takich? Trzy. A ty? No ja też wczoraj tak trzy, to już naprawdę jest dużo, wiesz? Więc tak wydajemy, raz, dwa, jeszcze jedno, akurat tak położę. Wiesz co, potrzebujemy kupić do tego kwadratową formę, żeby się dało oczywiście tak do góry zapiekać. Nie mam żadnej foremki, w którą by mi to tak weszło. No. Więc nasza nowa fobia, Tomek mówi, że my jak do czegoś się przytniemy, to jemy w kółko to samo. A u nas to też tak nie trwa długo, nie? Taka... Tak. Ale tak faktycznie, znaczy wczoraj zadałam samo pierwszy raz. Bez lwa. I jest super. Czekam. To może być 4 zrób na wszelki wypadek. Tak akurat. 4? To by nawet nam w ustawieniu pomogło. No właśnie. A ja widzę, że mam kurczaka na raz, dwa, trzy, cztery. Zrobię, żeby widzieli. Dobrze, że dwie paczki kupiłem. Nie chciał wziąć drugiej paczki, musiałam krzyczeć, że zabieram tą drugą paczkę, a żałuję, że tej trzeciej nie wziąłam, bo to już jest koniec. Patrz. Musisz lec jutro z samego rana przed pracą. Jechać do sklepu. No zobaczysz, czy ci to smakuje w ogóle. No właśnie. To może ci nie będzie smakowało. Ja bym mniej fasoli poprosiła kurczaka, bo ja mam kurczaka. Dobrze, dobrze. Tak wiesz, dwie fasolki dosłownie. Tylko chodzi o to, że ta fasola ma ten sosik. Mhm. To wszystko się dobrze... Dobrze, ja ci nie przeszkadzam. Dobrze. Więc dzisiaj takie rozrywki, ale powiem wam, że jest ciepło. Ale jest tak przychmurzone, że myślałam, że może sobie posiedzimy na balkonie i się poopalamy. Ale takie to słońce... dziwne. W ogóle podobno ma być lato brzydkie w tym roku. Znaczy brzydkie, właśnie ma być takie, że ma nie być zimno, ale ma być tak z burzami, z opadami, z taką pochmurną, przychmurzoną pogodą, więc zobaczymy. Jak możesz dostać jedną bez fasoli, bo bym musiała nową puszkę otwierać. Nie zależy ci na fasoli. Nie. A ja tylko z fasolą i z pomidorem. Bo mam niedojrzałe awokado i wczoraj włożyłam, były takie jeszcze surowe, więc dzisiaj robię bez. No, uważaj, żeby starczyło na wszystkie kurczaczka. Dobrze starczy się na wszystkie kurczaczka. Lewek, idź mi tutaj, będziesz mi tu kurczakiem zarządzał teraz. Za dużo masz tego kurczaka w ogóle. Bo ci się pomidory nie zmieszczą. A potem jeszcze sery i śmietana musi się zmieścić, więc wiesz. No widzisz, im się tak kładą. Jakby miała kwadratową foremkę, to by tak nie robiły. No tak to muszę z nimi walczyć. No i widzisz? No dobra, to już zostaw tego kurczaka. No. No jakże sobie dorobisz jeszcze jednego. Tu mam pomidora z cebulą, czosnkiem i korendą. A właśnie zgubił ten przepis, jak możesz teraz wpisz pico de gallo.
recipe. Jestem ciekawa, czy ja to dobrze robię, czy nie dobrze, czy ja nie ściemniam, że to tak jest. Tylko do jaja. No. All recipes. One medium tomato. No. One onion. No. Jedna, druga fresh jalapeno paper. A, to widzisz, nie daje. Pepe. Nie pomyślę. A przeczytaj. Two spring fresh. A, to będzie kolejne. Nie, spring to jest. To nie jest szczypiorek z młodej cebulki? Nie wiem. A co tam jest po angielsku napisane? Spring onion? Nie. Cilantro. Cilantro, tak, to jest kolenda, no. No. One green onion. No. Jedna, druga teaspoon garlic powder. No. Teaspoon salt. No. Teaspoon paper. Pepper, nie paper. Pepper. Jeszcze niektórzy limonkę dają, paper. Lelek nie lubi. No to my tylko musimy następnym razem jalapeno świeże kupić, tak. Znaczy papryczki ostre i wkładać, tak, do tego i będzie zgodnie z przepisem. Tak jest. To właśnie na to nie mamy ostrego. Nie, ostre to jest. A, no tak. To jest ostre. A, bo my używamy oliwy jeszcze. Tak. No, ale nie ma, przepraszam. Ale wiesz co, różne są, bo to pewnie są różne. No, ale w każdym razie to jest tak. No, dobra. I teraz położę na to jeszcze odrobinę cheddara, czy już się wszyscy poślinniliście tam za kamerą. Ciekawe, może nie każdy lubi takie smaki. Ja bym bardzo chciała, właśnie ostatnio pomyślałam, że wyobraź sobie, jak na przykład jedziesz na All Inclusive, no to wiadomo, że nie jest takie normalne, znaczy tak dobre jedzenie jak, no nie wiem, tak jakby pojechać do Włoch na All Inclusive, jest takie jedzenie z gara, to pewnie nie jest tak dobre jak w knajpach, ale i tak jest przepyszne i tak samo w Meksyku musi być, że... Mój kumpel z piłki był w Meksyku teraz 2 tygodnie. No, inclusive takim? Czy podróżował? Nie, podróżował. No. Ale mówi, że jedzenie zarobiste. No. Jedzenie mistrz meksykańskie. Tak się spodziewam, że to... Ja w ogóle nie mówię o inclusive. Tak. No, jeden potem chyba, tylko jedno ma. Serek mi upadł, ale mam mało serka, 5 minut nie leżało. Włożyłam do swojej. Nie, ja się nie obrażę, słońcu. Ja też nie mam taki. No, także myślę, że takie all inclusive w Meksyku, czy tam w ogóle, znaczy all inclusive, znaczy w sensie, wiesz, na pewno fajnie jest podróżować i takie zwiedzać i w ogóle jeść takie regionalne jedzenie. Ale jakby mnie zamknęli na 2 tygodnie i poiliby mnie margaritą i meksykańskim jedzeniem z kotła, nie obraziłabym się tak bardzo, no. Jakoś dałabym radę przetrwać w tych trudnych warunkach. No ja bym bardzo chciał do Meksyku. No tu też trzeba by wychmienić, że po prostu znaleźć hotel, kupić przez Booking hotel, kupić bilet. Na pewno będzie taniej niż tak, czy nie. Wiesz co, najtaniej Meksyk to będzie ze Stanów. Żeby polecieć do Stanów i ze Stanów. Mm-hmm. No to już się robi droga wycieczka. No, chcieliśmy lecieć do Stanów. No, chcieliśmy. No. Musimy sobie wizę zrobić. To jest pierwszy krok, bo w sumie Karolina mi tak powiedziała, jedźcie sobie zrobić wizę, to w końcu się wybierzecie, bo tak się nie ma tej wizy, no, oczywiście, to nigdy nie zbierzemy. Bym chciała na ten, to co długi czytał, na ten rejsowiec taki. A to jest, zarobiście tanie w ogóle, oprócz biletu, to samo ten. Te, wiecie, te statki takie, co się płynie tam po Karaibach czy coś, z Miami one wypływają? Tak. To mówię? No. To Duki patrzył, że ile? 2,5 tysiąca złotych jakoś wychodził taki rejs, tak? Tak. I to jest normalnie też takie all inclusive. I tam codziennie sobie płyniecie na inną wyspę, więc to bym bardzo chciała. Dobra, to ja wkładam do pieca i pokażę wam, jak zbijmy. Zobaczcie, słyszycie to skwierczenie. Lew, co sądzisz? Wygląda szokująco dobrze. Szokująco dobrze. Wyjam ci tą twoją śmietanę, co kupiłeś, czy chcesz zwykłą? Zwykłą. Dobra, to może ja ci nałożę.
przepylwanie bobin. Wiesz co, problem jest właśnie z nakładaniem, żeby to się, tak widzisz, nie ten. Chyba mi się rozpadnie. Wczoraj zrobiłam, to mi się nie rozpadło. Dobra, dobra, daj, wyjmij je sobie, dołożę. No, zobacz. No, mówiłam. Ja. Wiesz co, za bardzo nagrzany piekarnik i ten, za bardzo się, o. No daj, tak jest. Nie, wczoraj widzieli, że takie wyjęłam ładne. Bądź, nic się nie przejmuj, smak będzie tak samo dobry. Nie będzie tak samo dobry. Będziemy. Nic się nie przejmuj. Przejmuję się. No, nie poprzej. Nie mogę iść tam, gdzie chcę. Nie wiem. Wczoraj miałam mniej nagrzany piekarnik, a zacznik też. Nie wiem, dlaczego wczoraj mi to wyszło, a dzisiaj nie. Widzisz, niektóre są ok, a niektóre nie. No dobra. Tam w sztuce, bo widać, siedzisz. Tak. A wy jak zwykle napiszcie nam, czy można kupić dobre taco fries. Znaczy nie fries, właśnie taco, takie miękkie, żeby właśnie nam się tak... Taco tortille. Taco tortille, no. Śmietanka? No. No i w końcu swoje nie zjadłeś. Jak swoje nie zjadłeś? No tą. A ja nie chcę tej, chcę tą. Okay. A po co sobie tam kupić? Do innych rzeczy. Rozumiem. O, patrz, a ten się dobrze zrobił. Nie wiem, od czego to zależy. Czy nie mogą być sklejone, czy co? Dobre? Patrz, ten też jest dobry. Tylko ten jeden mi się rozpadł. Może nie można zaraz po wyjęciu z pieca, żeby to tak... Słońcu. Pyszne. Pyszne? Tak? Na pewno? A oto nasz balkonik, wakacjonik. Sushi jeszcze nie przełamała lęku. Sushi, chodź. Sushi. Chodź, przecież byłaś przed chwilą na... Teraz jesteś dzielnym psem, czy nie? Chodź. Już nie udawaj, wychodzisz ostatnio sama. Chodź. No chodź. Na słoneczko, nie? Ach, słuchajcie. Teraz tu mam kremiki. Tu mam swój bujany, najlepszy na świecie fotel. I o, tak to wygląda. Zaraz Lew przyniesie zimne piwo. Myślę, że już jest zimne. No, powoli może być. Które nam Martyna przywiozła z... kąd? Z Belgii. Jakieś Belgii. Wiśniowe piwo. Więc zobaczymy. Tak, więc zaraz zobaczymy. Jest naprawdę całkiem fajnie. Nie jestem nago. Mam ten kostium z... A tu w ogóle jestem trochę w cieniu. Bardzo fajny. Fajny, prawda? Dobrze leży. To jest ten kostium z Roxy. I fajnie właśnie, że nie ma ramionczek, że można się tak... do opalania jest super. Jestem pół w cieniu, bo nie opalam twarzy. Bardzo ładny kolor, bardzo ładny. Tak, taki niby aztecki print, ale spoko. I fajnie się trzyma, także Lew zaraz przyniesie Browarissimo Frizzante. Jak mawiała Snuki z Jersey Shore, gdzieś na świecie jest już po 18. I co to jest? A to jest... Kurczę, to wygląda jak wino. Trochę pachnie jak jest... wino, ale to jest właśnie belgijska kultura. A to ma ile? 3,5%. Super, ja lubię takie, tak jak to Frizzantino piłyśmy z Martyną. Lubię takie rzeczy, że właśnie takie... Zobacz, belgijską kulturę piwną. Tak. Korek. Butelka szklana, no. To jest wszystko takie ekstra. No i nie
nikt nic nie mówi. No, bo nie wiem, co będzie. Takiego pysznego fotografuje właśnie. Weszłam niedobrą, wstrętną polską pizzę, chociaż muszę przyznać, że wygląda... Skusisz się. A tobie pasują spodenki do pizzy. No. Nasza jest bardzo smaczna. A sushi jak tam? Sushi też dostała swoją dolę. Dostała? Tak. Ja też mam ochotę, ale poczekamy na nasze, nie? A ty jadłaś rybka? Jadłam. Ach, kurde. Zjadłam gryza. Nie możesz być gorsza, Weroniczko. Jeszcze ranta jednego. Hapnij. Nie. No hapnij. No nie. Rano pobiegamy. Czekam na masaż. Tak, pobiegamy. Ja taką skóreczkę zjem, taką. Teraz nie są takie w ogóle smaczne, jakby w Włoszech. Jemy tylko dlatego, że jestem łapką czuchami. Nie ma pizza. Taka? Nie dobra. Nie ma. Jak zjesz taki od środeczka, tak. To jest... Nie można to... pizzy oceniać po rancie. No a, nie, no właśnie to ciasto się ocenia po rancie i ten rant nie jest dobry. Ale farszyk jest... No więc nie można oceniać pizzy po rancie, no przecież to jest proste. Nie, będę twarda, bo czekam na swoje jedzenie, bo potem swojego nie zjem. Podziwiam. A nie kosztowało mało. I będzie też pyszne. I też nigdy tej masali nie mogę zjeść do końca. Nie mam problemu. Jestem ja. Dobra pizza? Mhm. Naprawdę? No naprawdę jest niedobra. Przecież to jest pizza solo, to jest pyszna pizza. To jest pizza solo? Mhm. No dobra. I to jedzenie też tak pasuje. Patrz, teraz zrobimy. Patrz, Dolce Vita, czekaj. Nie wiem, jak jest po. Mogę się... Trik. Dolce Vita. Nie wiem, jak jest po hindusku Dolce Vita. Ale... To to. Hej, to znowu ja. Tu się wykąpałam, przebrałam. Siedzieliśmy z Martynem i z Michałem na tarasie, jak widzieliście. I... Też mam pyszną masalę, ale po prostu będę musiała wciągać brzuch, krótko mówiąc. I w ogóle dzisiaj dopiero chyba pierwszy dzień, kiedy umyłam włosy, a cały czas je myję tym samym, a mam nowy szampon i odżywkę, które są naprawdę spoko. Jeszcze muszę je potestować, ale zobaczcie, jakie są takie fajne, jedwabiste te włosy, ale ja nie wiem, moje włosy ostatnio. W ogóle zauważyłam, że im częściej je myję, tym potem one gorzej wyglądają, bo przez ostatni czas nawibione i teraz po powrocie myłam je ciągle codziennie. No i nie wiem, wtedy moje włosy po prostu tego nie lubią. I nie wiem, co z tym aparatem, ale zobaczcie. To wygląda, jakby miał jakieś plamy? Nie wiem. Czasami jest takie, słuchajcie, tutaj światło. Że jakoś dziwnie wyglądam, albo mi się wydaje, przynajmniej w podglądzie. W sumie nie wiedziałam, co się ubrać, bo chodzę na OFA i prawdopodobnie będziemy, znaczy mam nadzieję, że chciałam posiedzieć w ogródku. Jest 6, ale myślę, że wieczorem może być chłodno. Więc włożyłam bluzkę z długim rękawem i krótkie shorty. Właśnie nie wiem, na jaki zapach mam ochotę. Może... Nie, dobra, wezmę Diptyk. To jest taki zapach, że jak nie wiem, co mam ochotę, nie wiem, czego mam użyć i co bym chciała, to on jest ok. A do tego jest super trwały. A jest taki nachalny. Zawsze go mam na sobie, że dostaję komplementy. Nie wiem. Dobra. I co? Jeszcze teraz ja. Ale zaraz cichnę. Torebka, bo chciałam wam pokazać, co mam na ustach, a na ustach mam oczywiście Smashboxa. Always on liquid lipstick in demand. Jakoś ostatnio czerwień mi się przejadła. I tutaj mam takiego nieprzyjaciela i w ogóle wiecie co, mam na sobie podkład. Double wear. I nie podoba mi się, jak on wygląda w kamerze, taki jest niejednolity.
jakoś tak raz na jakiś czas go używam, właśnie dzisiaj go użyłam, bo chciałam zobaczyć, czy w sobotę na wesele go nałożyć, go nie nałożę, bo coś z nim jest nie tak, nie wiem. Niby jest ok, niby się mówi, że jest taki super kryjący, jednolita, jest jednolity, ale nie do końca. Babeczek go używa właśnie na jakieś śluby. Ja mi się powiem wam bała go użyć właśnie jakąś taką super ważną okazję, kiedy chciałabym, żeby zdjęcia dobrze wyglądały, bo moim zdaniem on lepiej wygląda na żywo niż w aparacie czy na zdjęciach. Przynajmniej na mojej buzi, wiecie, bo to u każdego. Każdego jest inaczej. No dobra. Tą bluzkę to jest Twin Pop, Twin Set, nie pamiętam jak to się nazywa. Nie wiem, czy to w ogóle można w Polsce kupić. Ale jak uda mi się coś znaleźć, to wam podlinkuję standardowo. Shorty z Super Dryer. I tu widać mi... Tak zrobić. Zawsze jak tak robię, to jest taka dziwna perspektywa i wygląda mi na takie krótkie nogi. Ale... mam shorty z Super Dryer i... te klapeczki z Zary, które wam się bardzo podobają. Bardzo lubię, są wygodne i mają piękny kolor. Zobaczcie, z tym kolorem paznokci, który mam na stopach. A nie wiem, co to jest, bo robiłam kosmetyczki. To mam nadzieję, wygląda super i do opalonych rąk. W ogóle mam takie połączenie biało-czarne, biało-czerwone albo biało-granatowe paski, taki błękitny jeans. I właśnie błękitne buty. A w sumie ciężko takie znaleźć, jedne tylko mam korsa albo jakieś mam sportowe. Fajnie, że to są takie bardziej eleganckie. No i ja tak wyglądam. Zabieram kamerę, nie wiem, czy będę vlogować, czy nie. Jakby co, to się żegnam. A jak nie, to się jeszcze do was odezwę.